naszą drugą organizacją która dziś za chwileczkę się zaprezentuje to jest organizacja która się nazywa Active Recovery a jej prezesem jest Natalia Bursiewicz i Natalia Bursiewicz opowie nam o projekcie który się nazywa autorehabilitacja pacjentów na oddziale transplantacji komórek macierzystych szpiku I ja tutaj chciałam zwrócić uwagę na słowo autorehabilitacja bo to jest jakby sens tego projektu proszę cię Dzień dobry. Szanowni Państwo, ruch to zdrowie, ruch to życie. I ta idea stała się punktem wyjścia dla projektu. Projektu niesamowitego, dlatego, że jest to projekt łączący tą sferę naukową z praktyczną wdrożeniową. Postanowiliśmy zająć się pacjentami hemato co akurat łączy się z moją historią, ale o tym później. Natomiast weszliśmy na oddział przeszczepowy, tam gdzie pacjenci są w bardzo ciężkim stanie, czyli taki najbardziej wymagający etap, i tym pacjentom, którzy czekają na przeszczep, postanowiliśmy dać ćwiczenia. Ćwiczenia fizyczne. Które musieli wykonywać każdego dnia przez cały okres pobytu w szpitalu, czyli przez 4-5 tygodni. Część osób nigdy nie miała nic wspólnego z aktywnością fizyczną. Niektórzy byli sportowcami, ale codziennie ćwiczyli, wykonując ćwiczenia na rotorku albo ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia, które niwelowały obrzęki czy ćwiczenia neurologiczne. Ten trening, który czasami trwał nawet i 4 godziny w ciągu dnia, oczywiście rozbity, w, ponieważ no trwała cały czas terapia, przyjmowali chemię, przyjmowali dosyć mocne środki, ale ćwiczyli. I teraz, co się okazało w naszych badaniach naukowych, a przebadaliśmy około 120 osób, a teraz już i w pozostałych ośrodkach też wdrażamy ten projekt, że pacjenci wyszli po przeszczepie tylko z niewielką, obniżoną sprawnością w stosunku do tego, jak wchodzili do szpitala. Także jest to naprawdę coś wyjątkowego, dlatego że zazwyczaj pacjent jest bardzo osłabiony po przeszczepie, po terapii, która jest tam wdrażana. Natomiast tu się okazuje, że pacjenci wychodzą o własnych siłach, Poprzez to, że codziennie ćwiczyli, że trenowali, wpłynęło to nie tylko na ich fizyczność, czyli na ich sprawność, na wzmocnienie mięśni, ale też wpłynęło to na ich psychikę, dlatego że ćwiczenia pozwalały oderwać się od tej trudnej sytuacji, od myśli, które jednak no trudno, żeby były optymistyczne w takich warunkach i przy takim leczeniu. Także Podejmowane codziennie ćwiczenia w formule autorehabilitacji, przygotowane przez fizjoterapeutów, przygotowane przez badaczy z Uniwersytetu, z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, pozwoliły tym pacjentom przeżyć tych pięć tygodni w trochę lepszej formie. I gdy zapytaliśmy się tutaj zresztą można zobaczyć, jak ćwiczą z obciążeniem oporowym. Przy wykorzystaniu GUM, jak mają Power Brief, czyli takie urządzenie, które wspomaga trening oddechowy, a także ćwiczenia neurologiczne. Codziennie przychodził rehabilitant, i to jest bardzo ważne, który zachęcał pacjentów do ćwiczeń, który zachęcał też ich do wypełniania dzienniczków, które dostawali, które po pomagały w mobilizacji do ćwiczeń. To może za chwilę. Tutaj mamy na, widać zresztą na slajdzie, zdjęcia ze szpitala, z oddziału przeszczepowego, gdzie pacjenci bez względu na to, czy mieli kroplówkę, czy mieli właśnie podawaną chemię, czy mieli podawane leki, jak tylko mogli wstawali, ćwiczyli, bądź robili to w pozycji siedzącej, a nawet i leżącej. Czyli przygotowanie tych pacjentów i tych ćwiczeń pod różne formy tutaj ich samopoczucia. Jak się okazało, to ci pacjenci bardzo pozytywnie ocenili te ćwiczenia, ale nie tylko sami pacjenci, bo również i lekarze zauważyli, że pacjenci mają więcej energii, chętniej komunikują się z lekarzami, ale też bardziej w sposób taki bardziej pozytywny, optymistyczny patrzą na całą terapię, ale przede wszystkim wiedzą, że mają wpływ na terapię i na to, jak przebiega ich leczenie, a tak naprawdę jak przebiega ich zdrowienie, bo tu o zdrowieniu cały czas mówimy, a ruch ma pomóc tym pacjentom w szybszym zdrowieniu, w tym, żeby stanąć na nogi i wrócić do domu. Ba, nawet niektórzy pacjenci decydowali się na to, żeby kupić te proste i tanie urządzenia do ćwiczeń w postaci rotorów albo takich małych rotorków, albo gum i kontynuować wykonywanie tych ćwiczeń, gdy będą w domu poprzez znowu wielotygodniowym takim procesie regeneracji i powrotu do zdrowia już po przeszczepie w warunkach domowych. Rehabilitant rozmawiał z pacjentem, ale też dawał nagrane filmiki, instruktarze, dzięki którym pacjenci przy wykorzystaniu tabletów, czy telefonu komórkowych mogli wykonywać samodzielnie te ćwiczenia, stąd właśnie termin autorehabilitacja, bo pacjenci właściwie sami z instruktarzem oraz ćwiczeniami wykonywali te ćwiczenia codziennie, żeby to miało wymiar naukowy. W trakcie przyjęcia do szpitala oraz po w trakcie wypisu do domu, pacjenci przychodzili krótkie testy sprawnościowe. Dzięki temu my, jako naukowcy, możemy ocenić, czy te ćwiczenia miały efekt, jaki miały efekt, czyli już teraz wiemy, że na pewno były bezpieczne, a badamy dodatkowo, czy i w jakim zakresie były korzystne dla pacjenta. Tutaj mamy Kilka cytatów, jak ocenili projekt, jak ocenił projekt personel. To byli lekarze oraz pielęgniarki i podkreślali przede wszystkim, że utrzymała się, czy lekko być może była tylko zaniżona, kondycja fizyczna tych pacjentów, a także nawet zaobserwowano poprawę tej kondycji, co no, właściwie jest rzeczą faktycznie niesamowitą, no dlatego, że właściwie ten stan fizyczny, ta sprawność powinna ulec dużemu pogorszeniu. Mieli mniej powik powikłań, pacjenci mniej e, wymiotowali, mniej przyjmowali środków przeciwbólowych, a sam e, dodatkowo sami pacjenci mówili, że mają więcej energii, czują się lepiej, czują się szczęśliwsi, bo mają wpływ na to zdrowienie i na tą chorobę. Jeżdżąc na rotorze, to tak, jakbym jeździł na rowerze, mówił jeden pacjent. Wyobrażali sobie, że są na zewnątrz, że biorą udział w aktywności fizycznej, chociaż tak naprawdę byli zamknięci w czterech ścianach i byli zamknięci na oddziale przeszczepowym. Pomagał im projekt w przezwyciężeniu tych długich godzin tutaj spędzonych. Zawsze. Mogli z czymś się zająć, czym zająć swoje myśli, nie tylko wypełniając dzienniczek, ale również biorąc udział w ćwiczeniach. Na początku na rotorze, czyli tak jakby jeździli na rowerze, następnie dbając o układ oddechowy, któremu też się dostaje w trakcie leczenia, na układ neurologiczny oraz na różnego rodzaju obrzęki. Projekt właśnie okazał się dużym sukcesem. Dzięki czemu po właściwie prawie dwuletnim, dwuletniej jego realizacji na oddziale przeszczepowym w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, teraz weszliśmy na oddział w Warszawie w IHIC-ie, żeby więcej pacjentów mogło z tego korzystać. A nie byłoby to możliwe, gdyby nie Fundacja DKMS. I dofinansowanie całego tego projektu właśnie przez tą fundację. Dziękuję.